Dzisiaj tematem wiodącym, jak również poprzednio, jest koronawirus. Skutki zdrowotne i skutki gospodarcze. To jest sprawa numer jeden. Po pierwsze, żeby Polakom zabezpieczyć zdrowie, aby mogli czuć się zdrowi, wykonać zakładane szczepienia, ale przede wszystkim również gospodarka. Gospodarka jest ważna, a dzisiaj mamy chaos niesamowity, jeżeli chodzi o gospodarkę. Jest to problem numer jeden po szczepieniach. Dlaczego? Dlatego, że rząd nie przedstawił konkretnych ustaleń. To, co było planowane w listopadzie, nie jest realizowane, bo mówiło się, że jak określony poziom zachorowań będzie, to będziemy mieć pomarańczową, żółtą strefę. To nie jest realizowane, jest lockdown, cały czas jest lockdown, zablokowane jest wiele, praktycznie większość firm, które funkcjonują na polskim rynku regionalnym, rynku gastronomia, przetwórstwo, hotelarstwo, tam jest dramat, tam w tej chwili jest dramat, dlatego właściciele buntują się, wychodzą na ulicę, protestują, ale nie na tym koniec. Otwierają wbrew zaleceniom rządu. Organizują powszechne nieposłuszeństwo, tak to trzeba nazwać. To wynika z tego, że rząd nie spełnił dotychczas tych oczekiwań, nie ma wiedzy, co będzie dalej, kiedy zostanie gospodarka odblokowana. I to jest bardzo złe. To jest bardzo złe, dlatego że jeżeli taki chaos zapanuje, to będą skutki widoczne w zwiększonej liczbie zachorowań, ale wiele firm padnie, wiele firm również nie doczeka do odblokowania gospodarki. Rząd zastrasza przedsiębiorców, że będzie nakładał kary i zaczyna nam się cała taka kołomyja, jakbym powiedział. Właściciele podejmują różne dziwne rzeczy, bo każde rozporządzenie, bo to nie są ustawy, tylko rozporządzenia, można obejść, więc buduje się kapliczki, figurki, kwiaty na lodowisku się sprzedaje. No, takie dziwne rzeczy, które może nas śmieszą, ale to jest desperacja tych ludzi, którzy szukają jakichś rozwiązań. Z tym trzeba skończyć. Koalicja Polska proponuje tutaj podjęcie zdecydowanych działań i to mamy takie na dzisiaj już działania. Zwołanie jeszcze w dniu dzisiejszym, to jest wszystko możliwe, 2 godziny i zwołujemy okrągły stół. Zapraszamy przedsiębiorców różnych branż. Oczywiście to wszystko zdalnie się odbywa, czyli pracodawców, związki zawodowe, ale przede wszystkim rząd. I jasno dyskutujemy do oporu, jakie znaleźć rozwiązania, bo ci pracodawcy mają swoje pomysły i wiele rzeczy można zrobić bez uszczerbku nad bezpieczeństwem tutaj, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się zarazy. Jutro jest posiedzenie rządu, we wtorek przyjmujemy projekty ustaw na rządzie. W środę jest posiedzenie Sejmu w trybie ekspresowym i rozwiązujemy temat. Bo jeżeli my tego dzisiaj nie zrobimy, to ten chaos będzie nam się pogłębiał i dramat dla przedsiębiorców będzie już nie do odwrócenia. To jest to, co obserwujemy na dzień dzisiejszy. Z kolei same szczepienia wywołują też dużo emocji. Dlatego, że tutaj rząd robi politykę, a nie racjonalne postępowanie, jeżeli chodzi o realizację tych szczepień. Co innego się mówi, a co innego się robi. Ja akurat tam, gdzie mam lekarza pierwszego kontaktu, w tej przychodni jest 15 tysięcy pacjentów. Natomiast 30 wyszczepień tygodniowo, taką dostali rozpiskę, że 30 będą mogli zaszczepić 30 osób tygodniowo. Proszę sobie podzielić 30 przez 15 tysięcy, to jest kilka lat. Inaczej, mówi się, Dworczyk, minister mówi, że 1,3
miliony kwartalnie będziemy szczepić. 3 miliony kwartalnie, czyli miesięcznie, żeby to było prościej, milion. Milion, 30 milionów do zaszczepienia, czyli 30 miesięcy mamy. A 30 miesięcy to nie jest rok, tylko to jest ponad 2 lata. 2,5 roku, panie starosto, 2,5 roku. Nie mówi się prawdy, nie mówi się prawdy. Robi się szum medialny po to, żeby wywołać efekt, że jakieś działania są podejmowane. Zapisują się teraz raptem wszyscy na szczepienia, z tym, że te szczepienia w tych dalszych, z tych dalszych grup, czy to pierwszej, czy dalszej, to one będą na koniec roku albo w przyszłym roku. Więc jaki sens jest robić takie spustoszenie w głowach Polaków? Prezydent obiecywał, że będzie miał z Ameryki szczepionki, jak chciał wygrać wybory. Że Trump mu zabezpieczy szczepionki. Że ma załatwione i dogadane z prezydentem Trumpem. Pytanie, gdzie są te szczepionki? Wtedy, kiedy inni w Unii Europejskiej, dobrze, że Unia Europejska ten zakup zorganizowała, sobie gdzieś tam te szczepionki ustalali też u producentów, bo takie możliwości były, to Polacy tam nie jeździli na te wszystkie spotkania związane z koronawirusem i teraz mówią, że no podejmiemy rozmowy z producentami, żeby załatwić dodatkową pulę. Jeżeli my nie zaszczepimy ludzi szybko, sprawnie, to efekt będzie mizerny. Dzisiaj dzieci idą do szkoły, słupek nam podskoczy w górę, dlatego że tego nie da się uniknąć, tak jak było we wrześniu. Zwiększona będzie ilość zachorowań, natomiast to, co jest najgroźniejsze, to ludzie umierają i tutaj zwiększa się umieralność, bo są dnie, gdzie dochodzi do 500 osób. No, jest to naprawdę drastyczne. Dlatego też apelujemy do rządu, więcej rozsądku, powagi i rozmawianie z przedsiębiorcami, ratowanie. Pomoc obiecywana jest nieadekwatna do ponoszonych strat. Ja codziennie dostaję kilkanaście interwencji. Takie działania podejmujemy codziennie, dlatego że w Koalicji Obywatelskiej Polskiej, przepraszam, powiedzieliśmy sobie, że nie pozostawimy żadnej branży, żadnego obywatela, żadnego przedsiębiorcy bez podjęcia działań, bez interwencji w jego sprawie i to robimy. Nie można pozostawić, chcemy być takim odpowiedzialnym przedstawicielem właśnie tej branży, małych i średnich przedsiębiorców, bo wielkie firmy dostają duże pieniądze i te pieniądze idą. Oczywiście rząd się chwali, ja dzisiaj też na debacie radiowej byłem i pani poseł mówi, jakie to miliardy są kierowane na pomoc dla przedsiębiorców. Ale obywatela, przedsiębiorcę z Przemyśla, z Jarosławia czy z Rzeszowa nie interesują te miliardy, bo my się już w tych miliardach wszyscy gubimy. 100, 200, 300 miliardów, 50 miliardów. Obywatela interesują pieniądze, które dadzą szansę na przetrwanie jego firmy. Przez najbliższy miesiąc, przez 2 miesiące do czasu, aż sytuacja się unormuje i będzie można pracować w normalnych warunkach. Jeżeli tego nie zrobimy, będzie dramat. Powinny być włączone samorządy w to wszystko, ale przede wszystkim samorządy powiatowe, bo one są właścicielami szpitali, placówek, różnych placówek na szczeblu powiatowym i mogą koordynować szczepienia. Tego się nie robi. Nie ma zaufania do samorządów. Szanowni Państwo, samorząd jest najbliżej ludzi i samorząd najlepiej zna potrzeby i przedsiębiorców, i mieszkańców. Dlatego należy zaufać samorządowcom i o to też apelujemy. Dać szansę samorządom. Tyle z mojej strony, panie starosto. Ja myślę, że tutaj te słowa, które pan poseł wypowiedział odnośnie roli samorządów w tym procesie uzdrawiania polskiej gospodarki i naszej społeczności jak najbardziej trzeba wziąć pod uwagę. Tutaj my jako samorząd powiatu przemyskiego jesteśmy również
za takim rozwiązaniem, abyśmy mogli się włączyć. Przecież my to dobrze wiemy, jakie mamy ośrodki, jakie mamy społeczeństwo. Powiat przemyski akurat jest jednym z powiatów o największej umieralności, jeżeli chodzi tutaj o statystyki. Stąd no, mamy na pewno swój interes i ogromne zainteresowanie tym, aby ta sytuacja uległa zdecydowanej poprawie, no bo cóż jest ważniejszego niż życie naszych mieszkańców. Myślę, że to jest priorytet i na to musimy stawiać, tym musimy się podpierać i też apeluję tutaj do rządzących, aby samorządy polskie miały wpływ na dystrybucję czy na inne sprawy związane z walką z koronawirusem i deklarujemy daleko idącą pomoc w tym zakresie. Dzięki. Jesteśmy wszyscy zmęczeni chyba tą sytuacją. Każdy z nas, różne są przyczyny tego, ale sytuacja staje się dramatyczna. Ona tym bardziej przeciągana w czasie staje się coraz bardziej dramatyczna poprzez to, że ludzie już załamują się, niektórzy psychicznie, niektórzy tracą dorobki swojego całego życia, kilku pokoleń nawet. Ja mam z takimi sytuacjami również do czynienia, więc tutaj już dzisiaj robienie polityki, że ja wam u Trumpa załatwię szczepionki, no jest niepoważne i nierozważne. Koalicja Polska podjęła się walki o polskich przedsiębiorców. Koalicja Polska cały czas zdobywa nowych sympatyków. Mamy na Podkarpaciu również instytucje, firmy, które przystąpią do Koalicji Polskiej w najbliższym czasie. Myślę, że i w Przemyślu też takie są. Prowadziłem ostatnio rozmowy, więc będziemy jako Koalicja Polska, szeroka płaszczyzna na arenie politycznej, ta centrowa, prowadzić działania przede wszystkim w kierunku dzisiaj ratowania Polski, ratowania Polaków, polskiej przedsiębiorczości i poprawy stanu zdrowotności.